Cześć, witajcie. Ja jestem Włóczak i dzisiaj wam pokażę, bo wiele osób mnie pytało, co to jest za mod, co jeszcze ludzie mnie pytali, niektórzy, co to jest za texture pack, więc wy podczas gry, podczas kręcenia serii Czas na przygodę w Minecraft jest to robione w specjalnym modzie do niego, który się nazywa Adventure Craft. Wiele osób, jak już powiedziałem, pytało się, jak go zainstalować, jak w ogóle się nazywa. No, nie powiem, że nie mówiłem, ale pokażę wam dzisiaj dokładnie, jak to zrobić. Jest to naprawdę banalne. No więc zaczynajmy. Mój głos może być taki trochę nieprzyjemny, ale dopiero co wstałem. A więc wchodzimy w przeglądarkę, wpisujemy w Google Adventure Craft, najnowsza wersja, albo możemy po prostu Adventure Craft i już nam wyskoczy. Ja ten link, co tutaj znajdę, bo ja już mam swój link, ten co znajdę, oczywiście wam go podam w opisie. I jesteśmy na tej stronie, zjeżdżamy sobie trochę na dół. Zjeżdżamy, tutaj możemy sobie obejrzeć wideo związane z tym modem. I klikamy tutaj Dowland Adventure Craft Mod for Minecraft. Jak klikniemy, to otworzy nam się następna strona i zacznie się pobierać. Ale jak zauważyliście, być może ja już mam to ściągnięte. Ściągnie wam się paczka z rozszerzeniem zip. I musicie ją otworzyć jakimś programem, moim wypadku to będzie WinRAR, więc sobie po prostu wypakujmy tutaj. O, jest, mamy. Mamy folder i to jest już tak naprawdę nasza gra. Wystarczy, że teraz klikniemy tutaj, wejdziemy na miecz Adventure Craft, może niektórzy założyli, że mam skrót do niego tutaj. Adventure Craft. I robimy teraz. Jeśli ktoś z was ma login, jeśli ktoś z was ma konto na Minecrafcie, ma oryginalnego Minecrafta, tak jak ja na przykład mam Futrzakyky, to może zainstalować grę przez login, albo... Oj. Albo nie przez login, ale ja zrobię przez login. Futrzakyky. Teraz chwilkę będzie się nam ładować. Takie śmieszne okienko, bo zostaje to, co na tym było i... Ale śmieszne. Śmiechu warte. No dobrze, dopasujmy to sobie. To się chwilkę będzie instalować i... Finished installing. Klikamy OK. Klikamy Start. I proszę bardzo. I nie ma Minecraft, tylko jest Adventure Craft. I jak zaczynamy grę, klikamy sobie Dowland Map. Oczywiście mamy tutaj jakieś, no mamy dwie mapy, mamy Biom Test i Mayan Temple. Ale wszystko zaczyna się, jak klikniemy Dowland Map. Ponieważ teraz ściągają nam się informacje i proszę bardzo, pełno map do wyboru. Pełno map do wyboru, to jest dosłownie kilka, ale możesz wejść oczywiście na wpisać w Google Adventure Craft Maps i tam również jakąś ściągnąć. No więc nie wiem, ja sobie jakąś teraz ściągnę, tak żeby wam tylko pokazać. O, to Tell Plague to jest to, co ja robiłem w Czas na przygodę Minecraft. Dobrze, no więc weźmy to. Klikamy na wybraną mapę, ona nam się ściąga. W tym przypadku jest to 15 mega. Chciałbym ostrzec, że teraz nagrywam Camtasią, więc jak odpali mi się gra, najprawdopodobniej będą lagi.
Ale to tutaj teraz nie chodzi o gameplay gry, tylko o to, jak ją zainstalować. Dawaj. I jesteśmy w białym pokoiku. Tak zazwyczaj zaczynają się poziomy we wszystkich poziomach, ponieważ twórca chce zobaczyć, czy wszystko się odpaliło, i teraz będziemy szli przez ten pokoik i będzie nas pouczać. O, tutaj jakieś. Ale to już jest mniej ważne. Chciałbym dodać, że podziękuję. Chciałbym dodać, że Adventure Craft naprawdę ma tam wiele poziomów i co jest fajne, zawiera to, co bardzo często osoby grające w Minecrafta brakuje, czyli na przykład tego nie było wczas na przykład w Minecraft. A nie, było. Było, tylko że było takie mniej, ale był moment, że na przykład trzymałem miecz i trzymałem chlebek, albo trzymałem miecz i trzymałem pochodnie. I w tamtym wypadku to była jakiś lampion, ale ogólnie pochodnie. I bardzo tego brakuje. No, to jest po prostu, jak już powiedziałem na początku serii, czas na przygodę Minecraft jest to po prostu jakby wykonywanie misji w Minecrafcie, tam znaczy rozwiązywanie różnych zagadek. No więc to by było na tyle. Jeśli ci to pomogło, jeśli ci się to podobało, to skomentuj, oceń film pozytywnie, klikając przycisk fajne pod filmem. Oraz zapraszam do subskrybowania, abyś był informowany o tym, że przesyłam nowy film, ponieważ przesyłam filmy bardzo często. Zapraszam również na swój kanał, na którym każdy znajdzie jakąś serię dla siebie. Którą będzie oglądać regularnie. Więc to było na tyle. Cześć.